Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com. Jestem właśnie na Florydzie. Za mną, mam nadzieję, że poznajecie NASA, Centrum Lotów Kosmicznych imienia Edwarda Kennedy'ego. Właśnie za chwileczkę ustawię się w kolejce i kupię sobie bilecik i będziemy wspólnie zwiedzać NASA. Jest właśnie niedziela, 9:30 rano. Na szczęście jest jeszcze bardzo mało osób, dlatego każdemu rekomenduję, aby przyjechał tutaj jak najwcześniej. Proszę zobaczyć, niektóre kasy jeszcze naprawdę puste, bez kolejek. Ok, a więc oficjalnie jestem na terenie NASA. Wejście, jak widzicie z tyłu, mocno szerzone. Każdy wchodzący jest dokładnie prześwietlany. Przeskanowany został mój bagaż. Ja zostałem przeskanowany, ale nic nie znaleźli. Także oficjalnie mogę rozpocząć nagrywanie i fotografowanie wszelakiego rodzaju strategicznych obiektów znajdujących się na terenie NASA. Pierwsze kroki? Jak zwykle informacja dla turystów, ponieważ cały kompleks jest gigantyczny. Przed chwileczką wróciłem z informacji. Sympatyczna pani poinformowała mnie, że tutaj w tym miejscu, o, przybliżę wam, co 15 minut dojeżdżają autobusy. I te autobusy wożą wszystkich turystów po całym kompleksie. 90 minut trwa taki tour. Jak sami widzicie, na szczęście nie jest jeszcze dużo osób, dlatego jest szansa, że przejazd autobusem minie w bardzo sympatycznej atmosferze, bez zbytniego tłuczenia się i przepachania w punktach widokowych. A to już słynna montownia rakiet. NASA składa tutaj swoje promy kosmiczne oraz rakiety wynoszące satelity na orbitę. Jest to gigantyczny budynek o kubaturze ponad 6,5 miliona metrów sześciennych. Jako ciekawostkę podam, że posiada on własny system prognozy pogody. Popatrzcie na tą flagę. Jedna gwiazdka ma prawie 2 metry, a jeden czerwony pasek ma szerokość jezdni na autostradzie. Gigantyczny. A to znane wam na pewno z licznych przekazów telewizyjnych, a miejsce to jest kompleks startowy numer 39. Z tego miejsca startowały wszystkie promy kosmiczne. Jest to wciąż aktywna wyrzutnia i obecnie używane jest do wstrzeliwania rakiet, które wynoszą na orbitę satelity. Do czego będzie wykorzystane później? Kto wie, może będziemy mieli nowej generacji promy kosmiczne. Popatrzcie na tego giganta, to słynny NASA Crawler. To jest pojazd, który transportuje rakiety oraz promy kosmiczne na wyrzutnie. Jest to największy pojazd na świecie posiadający własny napęd, a prędkość maksymalną, jaką może rozwinąć, to 1,5 km na godzinę. Zakończyliśmy podróż autobusem, bardzo ciekawe miejsce. Wszystkim najbardziej podobały się aligatory. Świetna sprawa tak przyjechać wcześniej do NASA, jestem praktycznie sam. Zero ludzi, cała hala poświęcona programowi, raczej misji kosmicznej Apollo, jest do dyspozycji tylko i wyłącznie mojej. Ależ gigantyczne silniki. Wow! A nade mną w tym momencie oryginalny pojazd, który wylądował na Księżycu. Apollo 11. Taka kupa żelastwa. Fantastyczne miejsce. Cały program badań kosmicznych Apollo w jednym miejscu. Z całej tej kupy żelastwa 95% to benzyna. A to jest ostatni moduł serwisowy. Ten, w którym siedzieli kosmonauci. No, chłopaki nie mieli za dużo miejsca, szczerze mówiąc.
tym pomieszczeniu zamknęli prom kosmiczny Atlantis. Za chwileczkę go zobaczymy. Okay, wchodzimy na prezentację promu kosmicznego Atlantis. Najpierw film edukacyjny. Thank you.
No muszę przyznać, że chłopaki zrobili świetną robotę. Rewelacyjna prezentacja. Świetnie. Piątka z plusem. No muszę wam przyznać, że naprawdę robi wrażenie. A nad wszystkim góruje Atlantis. Bardzo nowoczesne centrum edukacyjno-historyczne. Wiecie, że tam jest taka zabawka dla dzieciaków? Mogą sobie tam wchodzić i poczuć się jak na stacji kosmicznej. Naprawdę są wysoko. O, popatrzcie. Wow, ja bym się bał. Świetna sprawa. A to miejsce dla osób, które mają zgoła inne hobby i wolą spędzić czas na zakupach niż zwiedzać laboratoria oraz wystawę NASA. Space Shop. Co my tutaj mamy? Założę się, że mnóstwo chińskich rzeczy w odpowiednio dobranych cenach. Czapeczka wraz z koszulką 17,99. Wow. Koszulki 19,99. Space Suite. Proszę. Jedyne 59,99. Magnesy, breloczki i inne pierdoły związane z NASA. W każdym bądź razie, jeżeli chcecie zrobić zakupy, pamiątkowe zakupy, sklep z bajerami chińskimi również jest tutaj dostępny. Ja jednak zdecydowanie wolę zwiedzać coś innego. Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com. Witam w Centrum Lotów Kosmicznych NASA na Florydzie. Thank you.